W piątek 10 lutego odbył się dzień otwarty w Stowarzyszeniu Częstochowskiej Amazonki. Ta samopomocowa organizacja służąca wsparciem psychologicznym i praktyczną pomocą kobietom dotkniętym rakiem piersi ma duże zasługi w upowszechnianiu wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych, które są obecnie prawdziwą pandemią. Dzień otwarty zorganizowano w siedzibie stowarzyszenia mieszczącego się przy Alei Pokoju 13. Myśmy właściwie pomyślały, że warto otworzyć z okazji przeddzień Światowego Dnia Chorego, żeby zrobić tak zwaną akcję Dni Otwartych i pokazania siedziby naszego stowarzyszenia i zaproszenia, zachęcenia, żeby wszyscy tutaj do nas przyszli, ci, którzy chcą przyjść, żeby skorzystali z tego, co mamy do powiedzenia, co mamy do pokazania. I my chciałyśmy dzisiaj przybliżyć wszystkim mieszkańcom pokazanie, oprócz, mówię, tego, że podzielenia się swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim pokazanie miejsca, gdzie jesteśmy na co dzień, tak? To miejsce, które jest bardzo ważne, gdzie każdy może przyjść do nas i skorzystać z pomocy i wsparcia, zwłaszcza rodziny. My tu mamy dzisiaj również nie tylko pacjentki, ale również z zewnątrz osoby, które przyszły, które chciały zobaczyć, jak wygląda nasza siedziba i przede wszystkim posłuchać, o czym mamy do powiedzenia. Przyszłam, bo zaprosiła mnie tutaj moja znajoma, żeby zobaczyć, jak badać piersi na fantomach, a ponieważ jestem trochę onkologiczna, no akurat nie ze strony piersi, ale no z ciekawości też, bo myślę, że to jest ważne i potrzebne. Przy Amazonkach jestem już wiele lat. To one mnie wyedukowały, jeżeli chodzi o sprawy takie pierwsze onkologiczne, ponieważ najczęściej o chorobach dowiadujemy się z najbliższego otoczenia. Ja miałam to szczęście do tego roku, że w mojej rodzinie nie było raka, dopóki mój ojciec się nie rozchorował. I tak naprawdę to one nauczyły mnie świadomości tego, że trzeba należy dbać o siebie poprzez badanie, poprzez chodzenie na okresowe badania. Ta elementarna wiedza najczęściej właśnie pochodzi od osób, które się z chorobą stykają i jeżeli one nas edukują, to naprawdę bierzmy to do serca, bo nie ma lepszych nauczycieli niż ci, którzy na własnej skórze tego nie przeżyli. Bardzo mało edukacji w tym temacie jest w takim świecie codziennym, w życiu codziennym i dobrze, że jest taka możliwość, bo mało chyba ludzi jest na tyle świadomych, że to samo badanie jest tak ważne i może pomóc i może cokolwiek zmienić. Działalność Stowarzyszenia Częstochowskiej Amazonki została zauważona na Forum Ogólnokrajowym, a prezes Elżbiecie Markowskiej przyznano honorową odznakę zasłużonej w ochronie zdrowia. Tak, otrzymałam, to jest dla mnie olbrzymie wyróżnienie. Po raz pierwszy w ogóle było coś takiego nam przyznawane właśnie podczas tego Forum Liderów Pacjentów. Grupa osób zajmująca się właśnie pomocą na rzecz drugiego człowieka otrzymała wyjątkową nagrodę, czyli dostałam wyróżnienie, honorową odznakę zasłużony w ochronie zdrowia. Jest to dla mnie mobilizujące, bardzo ważne. Otrzymałam to z rąk ministra, wręczał nam minister Adam Niedzielski, ale dla mnie to było bardzo ważne, dlatego że znaleźć się w gronie tylu zacnych organizacji, tylu zacnych przedstawicieli, którzy działają na rzecz pacjenta, to jest olbrzymie wyróżnienie i myślę, że zauważenie właśnie Elżbiety Markowskiej z Częstochowy, bo my naprawdę jako Amazonki bardzo dużo robimy i to jest, myślę, to był efekt tego, co robimy. My nie boimy się wyzwań i to chyba, co pamiętam słowa pana ministra, powiedział, że jest zaskoczony, mile zaskoczony tym naszym programem edukacyjno-profilaktycznym w szkołach. Zostań samobadaczem roku, rak nie znamy tryki, badaj piersi, badaj jądra. To jest niesamowite. I tu ukłon dla naszego prezydenta, dla naszych władz za to, że chcą ten program realizować, że nam pomagają. Mamy fundusze choćby nawet na te ulotki, gdzie możemy później tą profilaktykę edukacyjną pokazywać właśnie wśród młodych. A my życzymy wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i hojnych darczyńców.